Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bany. Jak wspominałem w wczorajszym filmiku, dzisiejszy będzie o delikatnym przewrocie, może nawet nie delikatnym na kanale, o czym za chwilę, oraz o nowym klanie, który powstał w World of Tanks, w przeciwieństwie do TDSTA. I tutaj czuję, że zawiodłem Wasze zaufanie, bo w zasadzie pojawiłem się tam i zniknąłem ze względu na to, że pojawiły się, nazwijmy to, wewnętrzne problemy w dowództwie, których nie tolerowałem i stwierdziłem, że pożegnam się z TDST. No cóż, był to udany mariaż, być może za krótki, być może nie, ale to nie jest istotne. Odpaliliśmy nowy klan Y, dolne podkreślenie B, Army, możecie do niego spokojnie dołączać. 1000 WN8, 1/10 w garażu uprawnia Was do startowania. Oczywiście tradycyjnie z Bukosem i z Michałem będziecie załatwiać te sprawy. Wszystko w opisie, jest też Discord, na który możecie wejść się zrekrutować. Również znajdziecie go w opisie. W przeciwieństwie do poprzedniego klanu tutaj będę, tak? Nie będzie, że będę bywał, bądź nie będzie mnie wcale. Jestem jego dowódcą, także w jakiś tam sposób moje decyzje są tutaj decydującymi decyzjami, także nie ma już powodu, żeby z niego odchodzić, bo nie zgadzam się z kimś innym. Druga sprawa, przewrót na kanale. Jak pewnie zauważyliście, od miesiąca, półtorej nie nagrywałem. Oczywiście teraz się to zmienia, miałem trochę rzeczy, nazwijmy to, do przemyślenia. Odpoczywałem od World of Tanks, jednak jeszcze od długo dłuższego czasu, w zasadzie już od roku, półtorej, myślę, że prowadzenie kanału tylko i wyłącznie po polsku jest generalnie marnotrawieniem potencjału, także zdecydowałem się, że będę też prowadził streamy po angielsku. Generalnie tak, może od początku. Jeśli oglądacie World of Tanks i tylko World of Tanks będzie Was interesuje, spokojnie zostanie w takiej formie, jakiej jest, czyli 1, 2, 3 filmy w tygodniu po polsku z World of Tanks, zależnie od mojego zaangażowania, bo tutaj jest sprawa kluczowa, ja nie chcę robić gniotów dla Was, tylko żeby coś znalazło się na kanale. Jeśli mam coś ciekawego do powiedzenia, wtedy nagrywam film, także będzie się to odbywał 1, 2, 3, może 4 filmy w tygodniu, wszystko się okaże. Aktualnie postanowiłem przeprowadzić pewien eksperyment. Strzelanki, które chciałbym, od jakiegoś czasu gram w PlayerUnknown's Battlegrounds, zainstalowałem też Ring of Elysium. Chciałbym spróbować szczęścia w streamowaniu, jednak po polsku mi się to nie widzi, więc będę te streamy prowadził po angielsku. Być może nawet w momencie, w którym oglądacie ten filmik, już jest jeden ze streamów, ponieważ mam zamiar zacząć od poniedziałku, od godziny 8-9, zobaczymy. Być może stracę trochę życia, bo chcę przez 2, 3, być może 4 tygodnie streamować non-stop, zobaczyć, jaki jest potencjał, czy to ma szansę się udać. Jeśli tak, jeśli potencjał wzrostowy będzie na tyle duży, że będzie warto to kontynuować, będę kontynuował. Jeśli nie, no to wracamy do tematu World of Tanks. Być może wtedy będę myślał o prowadzeniu World of Tanks również w innym języku. Zobaczymy. Także jeśli kogoś nastraszyłem, bo już widziałem komentarz nawet pod ostatnim filmem, że kanał RIP, bo przewrót, nie będzie tak ostro. Oczywiście dla osób, które preferują World of Tanks, będzie dalej World of Tanks. Mam nadzieję też, że będziecie ze mną czy na streamach, czy w filmikach, bo jeśli temat prowadzenia połowy kanału po angielsku wypali, będą również filmiki po angielsku z PlayerUnknown's Battlegrounds, Ring of Elysium. Jeśli będzie Was to interesowało, mogę wprowadzić napisy, nie wiem, zobaczymy. To już są pierdoły, byle pomysł wypalił, jeśli to się uda, jeśli to się przyjmie, będę bardzo zadowolony i w taki sposób to będzie wyglądać. Także reasumując, przepraszam te osoby, których zawiodłem zaufanie będąc w TDSTA. Teraz nowy klan, wszystko w opisie, możecie do niego aplikować. Też chcę zaznaczyć, że nie będę w nim cały czas, bo raczej mam ograniczone zasoby czasowe, szczególnie teraz, jeśli chcę parę godzin dziennie poświęcić na streamy. Zresztą zobaczymy, czy umiem mówić po angielskiemu twitchowemu. Chyba tak to się nazywa. Także będziecie mogli liczyć na moją pomoc, Michała pomoc, Bukosa pomoc, jednak... Może tak, nie że będę non-stop, będę bywał w tym klanie, będę z wami grał oczywiście od czasu do czasu, ale nie chcę, żebyście zrozumieli, że będę tam codziennie i codziennie będę jeździł plutony, ponieważ jest to dla mnie po prostu awykonalne. Druga sprawa, podsumowując, strzelanki po angielsku, zobaczymy, czy będzie z tej mąki chleb, jak będzie, będziemy kontynuować, jak nie, wracamy do punktu wyjścia. World of Tanks po polsku, być może dodamy coś po angielsku, zobaczymy. W każdym razie, gdybym wtedy wiedział tyle, ile wiem dzisiaj o YouTube, prowadziłbym od początku kanał po angielsku. Chociaż z drugiej strony wtedy nie miałbym programu w polskiej, w telewizji esportowej, pierwszej esportowej telewizji w Polsce, także
Ciężko określić, tak? Być może więcej szczęścia niż rozumu, być może ta decyzja akurat okazała się trafna. Dobra, zapraszam was na stream, który już pewnie leci, bądź zacznie się za chwilę. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Napiszcie w komentarzu koniecznie, co myślicie i czy podoba wam się taka forma prowadzenia kanału. I oczywiście w tytule będę zaznaczał, czy to jest po angielsku, czy po polsku, czy może po ukraińsku, chińsku, japońsku, nie wiem, zobaczymy. Coś tam wymyślimy. Żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie, bany.